Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Drake Hollow. Kochani, wracamy, ale obiecałem wam odcinki godzinne, niestety jeszcze tym razem się nie wyrobię z tym. Ale, jeszcze jedno, ale oczywiście mamy umiejętności, zresetowałem je. Tak więc raczej pójdziemy teraz na bronie dwuręczne. Tych broni dwuręcznych jest więcej, zadają one więcej obrażeń i wydaje mi się, że lepiej to wszystko wyjdzie. Tylko tak, ja jeszcze chciałem pójść na górę. Weź, podaj. Ciapongu. Au, au, ale mi doje bali. I was się tu porespiło. Ej, ich tu wcale nie było. Was tu nie było tyle aż. Co chciałem jeszcze zrobić? Chciałem zobaczyć, bo to jest to koło spadowe. Nie da się tam wejść, dobra, nieważne. Zapewne gdzieś tam plan jeszcze sobie wisi, ale... tutaj nic już nie mieliśmy, tak? Przedmioty jakieś tam, świetli, kamienie były. Poziom zalewu jeszcze tam był! O! Ale to było świńskie, naprawdę. To było świńskie mega. Czyli jak jest tu poziom zalewu, to trzeba go jeszcze zrobić. No, trudno. Ogarniemy. Ops. Balonik jeden. Nie mam amunicji już zasięgowych, więc też jest niedobrze. Ale wy jesteście agresywne. Dobra, siadło, siadło. Ops. Żyję. Mam się nawet dobrze. Gdzie jest ten poziom zalewu? Gdzie jest ten cholerny poziom zalewu? Na dachu? Czyli tam się dało wejść jednak. Ale nie wiem jak. Nie wiem, kurczę, blaszka, jak. Tędy nie wejdziemy. Tędy też nie wejdziemy. To jest pozamykane. No właśnie, pytanie, jak tam wejść? Tego się użyć nie da w ten sposób, prawda? Prawda. Trzeba jakoś lewizną wejść. Czekajcie, bo ja mam za głośno troszeczkę słuchawki. Masz ty gnoju. Won. Gałgany. Czyli tak, poziom zalewu jest od góry. Nie wiem, czy możemy robić jakiekolwiek schody. Nie widziałem. No, ja... No, ty kur... Kutafiks mały. Nienawidzę tych strzelających gnoi. Naprawdę, nienawidzę ich. Nienawidzę tych gnoi. Nie trawię. Zbuduj. Czy my możemy coś zbudować? Budowla. No tu chyba nie możemy. Tworzenie rozmaitości. Atrapa. Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli... Czar lewitacji jest. O, no właśnie. Może ten czar jest potrzebny, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Poziom 8. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Tędy nie wejdziemy. Dobra, ale luz. Wejdziemy chyba boczkiem sobie, prawda? Prawda. Jedyne rozwiązanie, jakie widzę, żeby tu cokolwiek zrobić, to wejść tym... Ale to też nam nie wyjdzie. Czyli co? Bez czaru lewitacji nie ugramy. Definitywnie bez czaru lewitacji nic tutaj nie zrobimy. Mógłbym w teorii... Gdzie to się... Gdzie to jest? O. Chyba, że zrobimy myk. Bo tu się jeszcze ten kamień postawił, ale to go zaraz wywalimy. Użyjmy tego, zdemontujmy ten kryształek. No, ty... Jezu, jak ja cię nienawidzę, naprawdę. Nienawidzę tych cholernych gnatów. No, nie ma poczwarko. Zdychaj. Zdychaj, zdychaj, zdychaj. Dobra, czyli mam inny pomysł. Nie możemy wejść normalnie, to wejdziemy nienormalnie. Ops. No nie! Czyli kombinacje z Drake Hollow. A, prawie.
Zaraz kichnę. Mówiłem, że zaraz kichnę i kichnąłem, tylko musiałem się wyciszyć, a przypadkowo wyłączyłem nagrywanie. No bywa. Bywa. Ten naprawdę nie wyjdziemy. Kurczę, no. Kombinacji ciąg dalszy. Dobra. O! Dobrze kombinujemy. Dobrze kombinujemy. Myślę, że teraz będziemy mogli się połączyć z tej strony. O! O! No! No! Naprawdę? Naprawdę, gro? Jezu. Dziwne ma naprawdę te hitboxy. O, dobra. Połączmy się jeszcze w tą stronę. O. No nie! Przelazłem. Tu nawet nie widziałem tej dziury w dachu. Ale dobra, jesteśmy blisko. Jesteśmy już blisko. No to będzie odcinek wchodzenia na dach trybem niekonwencjonalnym. Definitywnie. O. Dobra, jesteśmy na dachu. Trochę stromo, ale właśnie, to jest dopiero przedostatni. A gdzie jest ostatni? Poziom eteru, właśnie. Gdzie jest ostatni poziom eteru? Prawą eter. Gdzie pan jesteś? Tu nie ma. Uwziąłem się na to i to zrobię. Jestem na dole? Nie. O. Gdzieś tu? Nie. Też nie tu. Ej, ale wiecie co, tak chamsko trochę, że tutaj nie ma żadnego na przykład planu czy coś takiego, no bo ciężko tu jest wejść. Ciężko jest tutaj wejść, a niestety gra nas nie nagrodziła za to. A wręcz powiedziałbym, że nawet nas poniekąd skarciła. Zdemontuj ten kryształ. Gdzie jest jeszcze jeden poziom eteru? No nie wyjdę stąd, dopóki tego nie zrobię. Jeden poziom. Jeden cholerny poziom. Nic tu nie widać. Nic tu kurczę nie widać. Weź. Czar ci po miocie. Czar ci po miocie. Ej, czy wy naprawdę widzicie cokolwiek? Ja tu coś widzę, no to z innego. Jeszcze prawie umarłem dla głupiej strzały i świetli kamienia. No jeden. O. Umieraj. Wiecie co, ja przy okazji zrobię ten kryształ ochronny, bo ewidentnie zaraz będzie problem z nim. Nie widzę tutaj nic. Nie wiem, czy to nie jest ukryte gdzieś w wodzie, czy coś takiego. No kurde, ale żeby aż tak chamsko? Wątpię. Naprawdę tego nie rozumiem. Przechodzę tędy chyba drugi raz. Tam nic nie ma. Albo się coś zbugowało. Chyba się coś zbugowało. Bo ja tu serio nic nie widzę. No to po co ja się tak męczyłem? Męczyłem się po to, żeby mieć kurczę ostatni stack, którego nie mogę rozwalić, no. Ajajajajaj. Może coś gdzieś tutaj jest. Ale w kole nie ma. Jeszcze najazd za 8,5 minuty. No, no świetnie. Po prostu świetnie. Naprawdę, nie ma tu nic. Nie wiem. Nie wiem, wracamy, bo... Ja się tylko irytuję. Nie ma tutaj nic. Nic a nic.
Żadnego wejścia nie ma innego. Chyba, że tu przegapiłem, no ale wątpię. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Cholero jedna, no. No nie ma. Dobra, jak to mówią, jebał pies, wracamy. Coś tu się zbugowało, nie wiem, albo to naprawdę twórcy tak chamsko ukryli, że kij im w oko. I nie tylko w oko. Bo tutaj tego nie ma. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. A właśnie, ale czekajcie, mamy jeszcze jeden przedmiot do użycia, którego nigdy nie używaliśmy. Może to nam pokaże. Trochę nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Ale chyba nam nie pokaże. Chyba nam nie pokaże, no dobra. Na górze też już nie było. Jak widać, tamtego się rozwalić nie dało. Wracamy. Nie wiem. Poddaję się. Poddaję się. Możliwe, że gdzieś jest w wodzie po prostu i dlatego jak ja tego nie widzę, to... Znaczy nie wiem... Ja po prostu tego nie widzę, bo to jest ukryte w wodzie. Możliwe, że to są te małe... Te tnącza i dlatego to jest tak słabo widoczne. To w ogóle pokazuje poziom zalewu 2. Jeszcze. Ciekawe. 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 Czyli teraz tak, albo północ, albo zachód. Jeszcze się zastanowię. Ale teraz teoretycznie coś powinna nam powiedzieć kotka. Ciekawe, co kotka nam powie. To jest wyczyszczone, tu w ogóle się jeszcze jedno barachło oczywiście trafiło. Tam się moby już porespiły oczywiście. Siemaneczko mandereczki. Żarcia nie macie. Nic nowego. Wody ani prądu też nie macie. Niedobrze. Coś jest, tutaj są marchewki jeszcze. Czemu wy głodujecie? Czemu tutaj nie ma wody? Czy ja muszę wam postawić kolejną wodę? Ale nie mogę postawić kolejnej wody. Przekaźnik wody, ewentualnie pompa ze skażoną wodą. Obwody elektryczne, tego nie mamy. 3 sztuki. Bimek, tobie mogę dać adeit. Przestań pompować. Dawaj prezenta. Co mi dasz? Polerowany kamień księżycowy 3. Dziękuję. Daj kryształ. I teoretycznie powinieneś też być dojrzały. Rośnij zdrów. Bimek jest teraz dojrzały. Czy ja dla kogoś mam tu jeszcze jakieś kryształy? Halo, halo. Dla ciebie tam jeden chyba mam. Ale więcej już nie. Tylko dla ciebie, przyjacielu, mam jeszcze jeden. No dawaj. Daj kryształ. Akurat będziesz dojrzały, świetnie. Może level wbijemy nawet. Kolejny poziom obozu. Właśnie o to chodziło. Czyli w teorii mamy kolejne możliwości rozbudowy. Alchemizator oczyszczonej wody. Produkuje skażoną wodę plus 15. To wszystko potrzebuje niestety obwodów elektrycznych, których my nie mamy. Których my nie mamy. Kolektor słoneczny. Też obwody elektryczne. To jakieś inne rzeczorki. Tu już w ogóle wysoki metalowy płot nam doszedł nawet. Dobra, ale mieliśmy iść do kotki. 3-4 minuty w sumie do najazdu. Co nam powie kotka? To potężna wiedza. Pozwoli nam przegonić kadłubów z tej krainy. Musimy to odpowiednio wykorzystać. Znajdź bilego wąsika. Wyrocznie cień z tej krainy. Bardziej próżnego pszczołka z pewnością nigdy już nie spotkasz.
Nie jest jak popsuty zegar, który pokazuje dobrą godzinę tylko dwa razy na dobę, ale ma dobre chęci, a czasem to wystarcza. Teraz już idź, dziecko. Zdecydowanie zbyt długo odwlekam moją drzemkę. Powodzenia. Trzymaj się. Wiele zależy od tego, jak tego dnia postąpisz. 500 PD. Zanim oczywiście sobie jeszcze zrobimy najazd, pójdziemy oczywiście na obrażenia zadawane bronią dwuręczną. Więc ulepszymy to oraz ulepszymy szybkość władania tą bronią. Niech będzie. Niech tak będzie. Oj, jeszcze jedno obrażenia. Tylko teraz mając te bronie musimy je wszystkie poprzemieniać. Czy mamy tu jakieś kijki, nie kijki, więc spoko luz. No i gitarka. Znaczy w sumie nie gitarka, ale nartą to rozwalimy. My już możemy opuścić region. Dobrze wiedzieć. No to narta to dosyć wolna. Narcioszka jest dosyć wolna. Ale jak przypieprzę, to przynajmniej poczuję, że przypieprzyłem. Obwody elektryczne po 60. Średnio to widzę. Balony i tak dalej są dosyć tanie. Kiepski wielki kijek, masz to. W sumie to najbardziej są bronie ambitne. Dobra, bierzemy ten obwód elektryczny, więc myślę, że jeszcze z jeden albo dwa maksymalnie odcinki spędzimy w tym biomie, no i pójdziemy do jesieni, bo tak to my sobie chyba raczej nie poradzimy. Obwody elektryczne. Nie ma tu żadnych obwodów elektrycznych. Tu są dostawczaki z obwodami elektrycznymi. Ale tak to nie ma. Zobaczcie, że naprawdę tu jest lipa pod tym względem. Tu jest jeszcze jeden dostawczak elektryczny. Tu jest jedna notatka. Tu jest też jedna notatka. Tu są dwie notatki, czyli bardziej północ nas interesuje. Tu nie ma żadnej notatki. Tu są dwie notatki. Tu trzy, dobra. Zachód też nas interesuje. Nieważne, nie było tematu. Nie było tematu. W ogóle ja sobie nie naprawiłem tutaj praktycznie nic. Przydałoby się to jeszcze naprawić. Napraw wszystko. Tu też jeszcze nie ma żadnego przejścia. Fuck. Oh no. To nie wróży nic dobrego. Dawajcie manderki, bo to zaraz będzie Saigon. Ja wiem, że ja sam o tym zapomniałem, no ale luz. Czy my możemy zrobić coś im jeszcze do wody? Żywność woda użytkowa. Nie. Właśnie o to chodzi, że nie. Czy to potrzebuje brudnej wody, tak. Gdzie są te gamonie? Bon. Poczwara. Ale ty jesteś mocna. A kiesz mi stąd. Czy one tu podlecą? Coś tu leci. Aczkolwiek nas trochę zlało. Au. Jezu, serio ta poczwara jest mocna. Biesik, spadaj. No, naprawdę zaciąłeś się. Porażka. No, jeszcze mi przypieprzył. Won. Bundel, burek. Ile tego jeszcze będzie?
Jezu, no one są za wolne. Czy ona jest za wolna? Bies, won. No i teraz chyba trochę żałuję, wiecie? Trochę cholerka żałuję, że się zmieniłem na te bronie dwuręczne. To wcale nie jest jakoś super. Au, 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 au. Gaduk. No nie. Mam naprawdę low HP. Uff. Udało się. Co prawda ledwo, bo ledwo, ale się udało. Napraw wszystko. Wszystko, wszystko. Chłopaki, naprawiacie wszystko. A tu, to ja postawię tą wodę. To będzie taka prywatna nasza... Manderki, uspokoić się, kurde, lekki pierdziel to nic takiego. Do roboty. Ty. Lupiś. Koniec. Bo zaraz tu zrobimy prawdziwy obóz. I to nie taki, o którym w ogóle myślicie, jakby nie patrzeć. Dawaj, 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 dawaj. Rób to, rób. Rób, chłopaku, rób. Tobie mogę dwa razy kryształ górski dać w sumie. No i strasznie z tego głodu teraz umierają, no. Jestem ciekaw. W sumie nigdy jeszcze mi manderka nie zginęła. Dobra, pompa ze skażoną wodą. Połącz wodę. Lecimy tu. Poszło to? Larnia. W końcu macie jedzenie. Czyli teraz możemy zacząć znów ponowną eksplorację. Chcemy iść tu. Twój znacznik. Znacznik, znacznik, znacznik. Jest ten znacznik tu? Nie, tu. Ślepy jestem. Lupiś potrzebuje miejsca do spania. Czy nam zniszczyli jakieś domostwa, naprawdę? Dwa nam zniszczyli. Wy dziady gałgany jedne. Nie wylukałem tego. Dobra. Sześć miejsc wam starczy. Lecimy na kolejną wyspę. Lecimy na kolejną wyspę. To jest gdzieś tutaj. To jest gdzieś tutaj. Nadal sięga, nadal sięga. Tu już nie sięga. Połącz, dobra. Mamy to połączone. Już raczej plupiś ma miejsce do spania. Patriot's Way, Patriot's Way. O, nie ma. Gałganie. Dobra, połączmy to jeszcze. I może byśmy im coś zaraz do garnka jeszcze wrzucili, o ile nam się uda trochę tych jagód jeszcze pozbierać. Dobra, mamy to. Tu już nic nie było, dobra. To się tylko zrespiło. No to szukamy w tej chwili naszych notatek, które gdzieś tutaj sobie bywają. To jest skrytka? Nie, to jest manderka. Obudź manderkę. Dzień dobry panu. Jakiego pan masz bufa? Oszczędza amunicję. 10% oszczędności amunicji. Dobra, lepszmy cię od razu.
Okej, okay, damy kolejny kryształ. Prawda, już nie za dużo, ale... Dobra. Znaleziono nas z Drake'a, standardowo. Wow! I dobra, trochę to pokazuje. Trochę to pokazuje. Aczkolwiek myślałem, że to będzie troszeczkę w inny sposób pokazywać. Nie takie... Nie takie, że tak powiem, oczywiste rzeczy, tylko bardziej jakiś secret i tak dalej. No ale cóż. Troszkę się zawiodłem. To jest kolejna latarnia morska. Tak, to jest kolejna latarnia morska, na którą się oczywiście wybierzemy za chwileczkę. Na którą się oczywiście wybieramy. Kolejny secret tu jest. Dobra, spadaj, czarcik. Cztery hity. Tu już nic nie ma. O, tu jest kolejny. Zobaczymy, co znajdziemy w tej górnej latarni morskiej. Kolejny secret, którego nie znajdę, prawda? No nie, o dziwo, ten znajdę. Ładunki do garłacza. Tu nic nie ma. Po 12 sztuk. Szkoda, że tyle tej elektryki nie dropi tutaj. Co my tu mamy? Notatka. Strona z dziennika poczciwego masona. Śledztwo obrało nowy tor. Tego ranka znaleźliśmy celę Hoe pustą, bez żadnych oznak ucieczki. Zupełnie jakoby zniknęła. W świetle tych wydarzeń człowieka może opaść gniew. Nie nawykli do takiego oporu. Ludzie stanęli oszołomieni. Poczciwy Lemuel optował za przesłuchaniem każdego, kto mógłby dopomóc wiedźmie w ucieczce. I wiele godzin strawiliśmy na tych bezowocnych poczynaniach. Obecnie opuszczamy miasto, by przeczesać lasy i jaskinie na północy. Polski język, trudny język. W szczególności o 1:36. W szczególności o 1:36. No i tutaj mamy w końcu rozeznanie w terenie. Jak to wygląda? Zanim na pewno pójdziemy dalej, zbieramy wszystkie manderki, które pozostały. Okej. Okay. Czyli tak, tu są dwa manderki. Tutaj jest plan. Tutaj są kolejne manderki. Tutaj żadnego planu chyba nie było. No, ten poziom zalewu już 4 jest. Nie rozumiem trochę tego, ale okej. Okay. Naprawdę nie rozumiem tego. Czemu tutaj ten poziom zalewu rośnie? Czyli tak musimy się wydostać tutaj. Dobra, usuńmy ten znacznik. Jeszcze są dwie notatki na pewno. Na szczęście fall damage'u nie ma. Na szczęście fall damage'u nie ma. Tam też coś jest. Ciekawe, ciekawe. Ej, kulka, chodź tu. Dobra, wywaliło go. Od razu sobie drzewo dotniemy. A co mi tam? Jak co? Jagody czereńca maksymalna ilość? Nie może być. Nie może być. Nie może być. Nie, no to musimy to iść odnieść. Musimy to iść odnieść. Musimy przy okazji manderki nakarmić. Opa. Garnek ładujemy. Dobra. Odłóżmy wszystkie kryształy. Materiały do wytwarzania.
To również. Tego to ty nie odkładaj. I wracamy na to miejsce ponownie. Dobra, teraz już powinienem mieć miejsce na to. Mówię, ogólnie Drake Hollow jest taką grą dosyć... no lightową, nie oszukujmy się, taką rekreacyjną, że tak powiem, zapchaj dziura, no. Typowa. Typowa zapchaj dziura. Ma tam jakąś swoją historię, może nie za ciekawą, aczkolwiek no nie lubię zostawiać serii. Naprawdę nienawidzę zostawiać serii niedokończonych, chociaż Drake Hollow jest naprawdę grą taką no bardziej i pod koopa i raczej do samotnego rozegrania. Wiecie, to jest dosyć sporo grindu i tym podobnego, dlatego zastanawiam się, co zrobić z tą serią. Mam bardzo wielką zagwozdkę, co zrobić z tą serią. No tu jeszcze miało być dwie notatki. A nic nie znalazłem, znalazłem tylko jedną. Tu nas nie było. Tego nie widziałem. Tego nie widziałem. Tu coś jeszcze jest. Przejście? Nie. Coś na dachu? Nie. No właśnie, tak samo jeżeli chodzi o te notatki. Dużo poszukiwań. Nie wiem po co twórcy poukrywali te notatki aż tak. A tu jest notatka. Zapisek Sary Hołów. Ten świat żyje. Nie jestem czarownicą, ale magia w tym świecie jest prawdziwa. Nie dość, że ptak doradza mi jak postępować, to jeszcze ku memu bezgranicznemu zdumieniu okazało się, że roślinność śmieje się i śpiewa. Znam się dość dobrze na roślinach, ale to... jak liście wyrastają właśnie wtedy, kiedy ich potrzebuje, jest czystą magią. Jeszcze jedna notatka. Możliwe, że to będzie właśnie na tym... na tym statku, który ominęliśmy. Albo gdzieś tu jeszcze, ale... o jest, dobra. Zapisek Sary Hołów, sama. W moim poprzednim życiu całkiem sama bywałam tylko podczas wędrówki do wioski. Cały czas spędzałam w towarzystwie innych ludzi. Zawsze dzieliłam łóżko, stół i ogień z rodziną. Tutaj mam do towarzystwa tylko tego ptaka, rośliny i moje własne myśli. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Drake Hollow. Trzymajcie się. Hej, hej.